Otwieram piątą sesję Rady Gminy Puck. Witam Państwa radnych na stan 21 radnych, obecnych jest 20, czyli wszystkie dzisiaj podjęte uchwały mają moc prawną. Witam zaproszonych gości w osobach pana komendanta powiatowego policji, pana Bolina Piotra, pana dyrektora powiatowego Urzędu Pracy, pana Zygmunta Orła. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pińska, pana Adama Lipskiego. Witam radnych powiatu pińskiego, panią Wieszkę Jolantę, Ceszkę Brunona, Petra Wojciecha, Skórę Daniusza. Witam media, pana Krowidowskiego Piotra. Witam państwa sołtysów i wszystkich pozostałych obecnych samych. Bardzo wysoka rado, szanowni goście. Do projektu porządku dzisiejszej sesji chciałbym wnieść projekty czterech uchwał. Nie dotyczą inwestycji, która miała być realizowana w ramach Stetynówek. Chodzi o chodnik w Mrzezinie. W związku z tym, że starostwo powiatowe nie otrzymało pieniędzy na współfinansowanie Stetynówek, jest sytuacja taka, że gmina Puck 950 tysięcy w budżecie zachowała na ten tytuł. Również starostwo powiatowe podniosło kwotę do współfinansowania tego zadania również do 950 tysięcy złotych. Łącznie jest 1 900 tysięcy złotych. Ale żeby można było przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia i ogłoszenia przetargu, musimy uchylić uchwałę, która była podjęta 25 września w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację przebudowy i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie puckim, etap drugi. Tą uchwałę trzeba uchylić i to byłby pierwszy projekt uchwały i podjąć uchwałę w sprawie udzielenia powiatowi puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej numer 1514G Smolno Mrzezino Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem w odcinku Smolno Mrzezino i przebudowa drogi powiatowej numer 1514G w miejscowości Żeliszczewo. Założenie i uzgodnienia są takie, że będzie po podjęciu uchwał stosownych przez gminę Puck i powiat Puck będzie ogłoszony przetarg na odcinek od torów kolejowych do ulicy Przemnej w pełnym zakresie do wykonania z odnowieniem połowy jezdni. Jeżeli zostaną pieniądze, to wpisane jest przebudowa drogi w miejscowości Żeliszczewo z budową chodnika wzdłuż tej ulicy Łąkowej do ulicy Słonecznej. Jeżeli zostaną środki. Jeżeli zostaną. To jest warunek, nie? Priorytetem jest odcinek drogi i chodnika w Brzezinie. Od torów do Przemnej. Tak. Z odwodnieniem i pół pasa jezdni. Z pełnym zakresem, jak był ustalony do Schetynówki. Dziękuję w imieniu. To jest drugi projekt uchwały. Trzeci projekt uchwały dotyczy sprawie. Jest przygotowane niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sueckiego w 2016 roku. Otóż jest możliwość pozyskania środków z budżetu państwa na wsparcie działań sołeckich. Do tej pory Rada Gminy podejmowała opinię niewyrażania zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego, ponieważ jest to traktowane, to ta informacja dla sołtysów, jest to traktowane jako dotacja budżetu państwa,
i obowiązują tutaj ściśle określone zasady. Jeżeli jest dotacja, musi być przyjęty uchwałą Zebrania Miejskiego plan działań, zadania wyszczególnione zgodnie z katalogiem, które mogą być, pełne rozliczenie dotacji, jakakolwiek zmiana w wydatkach budżetowych sołeckich musi być poprzedzona zmianą poprzez uchwałę Rady Gminy. Dzisiaj swobodnie dysponujemy, w miarę swobodnie dysponujemy środkami sołeckimi, natomiast przy Funduszu Sołeckim, mówię to dla nowych sołtysów, którzy po raz pierwszy pełnią swoje zadania, ta procedura jest zupełnie inna. I tak dla Państwa informacji, zgodnie wyliczając ze wzorem, który obowiązuje przy składaniu wniosków na środki te sołeckie, ogólna kwota byłaby na sołectwa 721 tysięcy złotych. Musiałaby być zagwarantowana w budżecie gminy. W tej chwili jest to kwota rocznie 531. Dotacja, którą otrzymałyby sołectwa, jest 20% z tej kwoty, jest to 144 tysiące złotych. Ogół. Sołectwa takie jak Żeliszczewo, Brzezino, Łebcz i Leśniewo straciłyby, bo wtedy już idziemy według określonego wzoru, szablonu wyliczania subwencji i dotacji. Żeliszczewo traci 21 tysięcy, Brzezino 20 tysięcy, Łebcz 5583, Leśniewo 531. Natomiast bardzo dużo sołectw mało zyskuje. Błędzikowo w tej chwili ma na przykład 5525, miałby 15 tysięcy. Rudzewo też to samo, miałby 14 tysięcy. Ale kosztem tych sołectw większych i też zwiększoną dotacją z budżetu gminy. Ja myślę, że po roku czasu, bo zmieniła nam się 1/3 sołtysów, a jeszcze jedno, chcę wprowadzić 27 sołectw i rozliczać je jako dotacje, nie wyobrażam sobie inaczej jak zatrudnienie pracownika do tego, bo to sami wiecie Państwo, ile macie rachunków, ile macie zadań i to jest dotacja, a dotacja podlega zwrotowi w całości, ja nie mogę narazić budżetu gminy na zwrot. Myślę, że ten rok dla wszystkich nowych sołtysów i nie tylko będzie tym czasem, żebyśmy się zastanowili. Byśmy zyskali gdzieś około 100 tysięcy złotych, bo mówię, etat kosztuje. To jest około 40 tysięcy, jeden etat i ścisłe rozliczanie. Natomiast bardzo duża komplikacja wydatkowania środków publicznych, to jest dotacja. Ale to, jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę, zrobimy spotkanie, powiemy jak to się wylicza, jak to się kształtuje. Być może i 100 tysięcy, dobre. Gdzie fundusze funkcjonują na terenie Polski i w powiecie polskim, natomiast my mieliśmy zawsze swój fundusz sołecki, gdzie indziej tego funduszu nie było przypisanego, natomiast u nas on funkcjonuje już od 95 roku. Jeżeli będziecie mieć Państwo ochotę na zmianę, jesteśmy otwarci do wprowadzenia, to tym mówię, że to jest dotacja i określone procedury wydatkowania środków i przeznaczenia, bo też jest określony katalog wydatkowania pieniędzy. Póki co jest propozycja nie wyrażania zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. I projekt czwarty to jest w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Buc. Jak co roku trzeba taką uchwałę podjąć, jest to wymóg ustawowy. Tutaj sprawy, które są, że tak powiem, wiążące. To jest rozdział 5, który określa, co i na jakie zadania przeznaczamy pieniądze. To wynika z ustawy. Pieniądze zabezpieczone są w budżecie. One są w tej chwili tylko rozpisane na paragrafy i na co mają być. Pokazane są umowy, z kim mamy podpisane i mamy już uzgodnienia wszystkie z instytucjami, które muszą ten program zaopiniować. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana Wójta? Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie Funduszu Sołeckiego. Uważa
zdań, że jednak w przyszłym roku powinno być przed zatwierdzeniem jakichś spotkań z sołtysami, żeby oni jednak mogli się wypowiedzieć, jakie jest ich zdanie, żeby i dokładnie poinformować, że w sprawie jest już dokładnie. Nie widzę przeszkód. Nawet, ponieważ musi to być, bo podjęcie uchwał w sprawie budżetu powinno nastąpić do września każdego roku przez zebranie miejskie. Także jest inna w ogóle procedura procedowania, zatwierdzenia budżetu wiejskiego, wydawania pieniędzy, realizacji. No tak, i właśnie wtedy się jest dużo nowych procesów, żeby oni się zapoznali i po prostu oni będą później to dokonywać. Oczywiście, do tej pory są tysi mieli stanowisko, jak mieli negatywne. Także mówię, dla nowych sołtysów jest to okazja, jeżeli będzie wola, zrobimy, przeszkolimy i wyjaśnimy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania i uwagi? Proszę bardzo, radny. Po prostu, panie wójcie, czy jest brane pod wzrok, o ile rozumiem, że nie zostanie z tego przetargu, z tej naszej ulicy Pruskiej, powiedzmy, z tej części chodnika, nie zostaną pieniądze wystarczające na remont drogi w Żeliszczewie, czy nie można byłoby to przełożyć na ten drugi pas i na pewno poprawiłoby to stosunek, gdyż ta droga też jest opłakany stan, patrząc z kierunku Smolna w kierunku Brzezina. Wiadoma rzecz, że to już nie było, było to tylko cząstkowo naprawiane, a to by dało lepszy efekt. Dziękuję. Panie radny, jesteśmy, udzielamy pomocy finansowej powiatowi pruskiemu. Inwestorem jest powiat pruski. Wiem, że pozwolenie na budowę ta druga część nie jest objęta, a jeżeli nie jest ujęta w pozwolenie na budowę, myślę, że będzie problem. Ale to inwestorem jest starostwo powiatowe i tutaj chciałbym bardzo panu staroście podziękować za zwiększenie kwoty takiej równej jak nasza do 950 tysięcy. Ja dobrze mówię, panie starosto. I to daje tą szansę i możliwość zwiększonego zakresu prac w końcu uporządkowania tej drogi. Kto się jeszcze z Państwa? Proszę, koleżanka Żelmałka. Mam jeszcze pytanie odnośnie właśnie tych inwestycji przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żeliszczewo. Ja do tej pory jako radny gminy bieraliśmy pod uwagę tylko ułożenie chodnika na ulicy Łąkowej, a tutaj jest cała przebudowa drogi. Chodnik plus nakładka na wierzchu. Cała? W całej szerokości, tak. W całej ulicy Łąkowej? Tak. Tak jest przygotowana dokumentacja. Te środki będą wystarczające na Brzezinowi, na jeszcze raz mówię, co zostanie. Jeżeli będzie za mało, to nie będziemy robić. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Chyba, że są radni powiatowi, jest Pan starosta, udałoby nam się znaleźć dodatkowe środki na brakującą kwotę do ulicy Łąkowej wspólnie ze starostem powiatowym, to warto dołożyć. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z wniesionymi projektami uchwał? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty. W biurze Rady przed sesją wyłożony był protokół z czwartej sesji Rady Gminy Pruszcz. Państwo radni mogli się zapoznać. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z czwartej sesji Rady Gminy Pruszcz? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Protokół. O, przepraszam. Jedna osoba wstrzymująca. Protokół został przyjęty z większością głosów. Punkt czwarty porządku obrad. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Proszę bardzo. Wysoka Rado, szanowni goście. W okresie od dnia 29 lutego 2015 roku do 4 marca. Marca stycznia 2015 roku rozpatrzono następujące sprawy.
Wydano zarządzenie wójta w następujących sprawach. Dwa zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Zmiany w budżecie dokonano poprzez przeniesienie z rezerwy celowej kwoty 20 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich oraz przeniesienie z rezerwy celowej na zadania zlecone organizacji pożytku publicznego 286 100 zł. Ponadto dokonano wprowadzenia dotacji na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1856 zł oraz dotacje na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 3259 zł. Pozostałych zmian dokonano na wnioski jednostek celem prawidłowego wykonania. I tutaj chciałbym uzupełnić, że jeżeli jesteśmy przy dodatku energetycznym, wypłaciliśmy pierwszy dodatek energetyczny w wysokości chyba 15 zł. Od momentu wejścia w życie ustawy, a to już jest chyba drugi rok, trzy zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Tusa w 2015 rok, również planu zadań z zakresu administracji rządowej. Zarządzenie w sprawie powołania komisji dotyczącej przetargu na dostawę kruszywa wraz z transportem na doli gruntowe miejscowości gminy Pusk, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Pusk. Dwa zarządzenia w sprawie powołania osobowych składów obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Pusk 15 lutego 2015 roku i zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w artykule 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej złotych równoważnej wartości 30 tysięcy euro, a jest większa od kwoty 14 tysięcy euro. Wydano zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian na zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Pusk na 2015 rok. Zarządzenie w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Sławutowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 345 o powierzchni 1456 m. I wydano zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie na czas określony do 31 grudnia 2024 roku lokalu użytkowego budynku Domu Kultury w Strzelni o powierzchni 28,11 m będących własnością gminy Pusk na rzecz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Strzelnie z przeznaczeniem na siedzibę organizacji. Przetargi. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zagospodarowanie centrum miejscowości Strzelno. Złożono 12 ofert, najtańsza 338 250 zł, zaś najdroższa 576 303 zł. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę z firmą Brook Service, przedsiębiorstwo drogowe pan M. Rynkowski, M. Piątkę, Wejherowo, cena brutto 338 250 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczany na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej siedziby wodociągowej w Sławutówku. Złożono oferty, wybrano wykonawcę i podpisano umowę z firmą usługi wodociągowe i kanalizacyjne nadzory projekty Pasław Kaczmarek z Warzywo za cenę 11 240 zł. Ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu remontu budynku biurowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Złożono 7 ofert, wybrano wykonawcę Krzysztof Obiegło, usługi nadzory budowlane, władcowo cena 8245 zł. Ogłoszono przetarg na profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Pusk. Złożono 5 ofert, wybrano wykonawcy i podpisano umowy. Usługi transportowe, remontowe dróg, prace ziemne Władysław Ruszewski, Glinki. Część pierwsza 127 920 zł brutto. Cena brutto pracy równiarki za godzinę 97,17 zł. Cena brutto pracy jednej godziny walca 61,50 groszy. Część druga 127 920 zł brutto. Cena równiarki 97,17, tak samo jak poprzednio. Firma GM Mirosław Gawkę Wejherowo. Część trzecia 129 150 zł brutto, cena równiarki 95,94 zł, cena walca 66,42 zł. Część pierwsza wyjmuje sołectwa Darżubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Starzyno, Starzyński Dwór, Radoszewo, Werblinia.
to jest 1000 godzin pracy równiarki, 500 godzin pracy walca. Część druga, sołectwa Mieroszyno, Strzelno, Łebrzy, Gnieżdżewo, Swarzewo, Połczyno, Zdrada, Grudzewo, Cerbowo, 1000 godzin pracy równiarki, 500 godzin pracy walca. Część trzecia, sołectwa Błądzikowo, Żeliszczewo, Żucewo, Słonino, Smolno, Brzezino, Połkowo, Sławutowo, Rykowo, Górne, 1000 godzin, tak jak poprzednio, równiarki, 500 godzin walca. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części. Wykonawca przystąpi do realizacji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego sołtysa lub pracownika urzędu. I tutaj informacja dla sołtysów. Jeżeli realizujecie zadanie w ramach budżetu wiejskiego uchwalonego przez zebranie wiejskie, zgłaszacie poprzez Urząd Gminy zlecenie również. Natomiast wszystkie inne zlecenia, które idą spoza budżetu sołeckiego, każde takie uzgodnienie musi być uzgodnione z pracownikiem merytorycznym, z panią Bernadetą Trun. Bez takiego zlecenia nie wolno realizować. Jeżeli ktoś będzie realizował zadania poza zleceniem, może liczyć się z konsekwencją niezapłacenia. Ponieważ są to środki ograniczone, jeżeli każdy sołtys będzie wydatkował wedle swojego uznania, to ja na pewno znajdę się przed obliczem SKO z RIO i ukaraniem za złamanie dyscypliny finansów publicznych, a tego sobie nie życzę. Ogłoszono przetarg na dostawę ruszywa wraz z transportem na drogi gruntowe w miejscowościach gminy Pust. Złożono 6 ofert, wybrano wykonawców i podpisano umowy. Zadanie pierwsze, transport usługi handel, skład opału, materiał budowlany, skup złomu, Tadeusz, Decka, Morzeszczyn. Zadanie pierwsze 34 440, już ten pan raz dostartował. Cena brutto dostawy jednej tony wraz z transportem wynosi 17,22. Zadanie drugie, transport usługi handel, skład opału, skup złomu, Morzeszczyn. Zadanie drugie 283 207, po poprawieniu tej pomyłki rachunkowej kwota wynosi 283 200. Cena brutto dostawy jednej tony wraz z transportem 18,88. Zadanie trzecie, usługi transportowe, remonty dróg, prace ziemne Władysław Kroczewski, Glinki. Zadanie warte 142 680 zł. Cena brutto dostawy jednej tony kruszywa wraz z transportem 71 zł 34. Zadanie czwarte, usługi sprzętu żwirownia Teresa Grot Bolszewo, wartość zadania 34 tysiące, cena brutto dostawy jednej tony wraz z transportem 17 zł. Zadanie piąte, Adrian z Mieroszyna, zadanie 120 tysięcy zł brutto, cena brutto dostawy wraz z transportem 30 zł. I zadanie szóste, Tadeusz Deka z Morzeszczyna, zadanie warte 314 880 zł. Cena brutto dostawy jednej tony wraz z transportem 78,72. Są to różne rodzaje kruszywa i dlatego tak różne ceny. I to, jeżeli ktoś będzie zainteresowany poszczególnym typem kruszywa, proszę z panią Benią to uzgodnić. Ogłoszono przetarg na przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu do zagospodarowania centrum wsi Strzelno. Jest to w trakcie rozpatrywania. Odbywają się cykliczne rady budowy dotyczące budowy ścieżki rowerowej, Gnieżdżewo, Stworzewo oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z Sobotówku. Na razie nie mamy problemów z realizacją. Dnia 2 lutego odbyłem rozmowę z dyrektorem ZK Gdynia panem Olgierdem Żomirskim na temat połączenia obozowego Gdynia Oburze Brzezino-Żeliszczewo. Otwarcie takiego połączenia wiąże się z poniesionym kosztem całej linii, to jest około 19 km. Po przeprowadzonych rozmowach z prezydentem miasta Gdynia, panem Szczurkiem oraz wójtem gminy Kosakowo, brak zainteresowania utworzenia nowego połączenia, a co za tym idzie, również dofinansowania. Uzgodniono z dyrektorem ZK, że przedstawi na życzenie Rady Wód warunki realizacji połączenia i wyliczenia. Dnia 15 lutego bieżącego roku odbyły się wybory sołtysów gminy Pucki. Informacja z przeprowadzonych wyborów sołtysów stanowi załącznik do niniejszej informacji.
dnia 19 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z sołtysami wybranymi na kadencję 2015-2019. Przedstawiono podstawowe informacje, obowiązki, zasady działania sołtysa Rady Sołeckiej i Wybrania Miejskiej. 24 lutego odbyło się posiedzenie zarządu spółki wodno-ściekowej Stwarzewo. Zarząd przyjął sprawozdanie spółki za 2014 rok. Spółka zamknęła rok z zyskiem w wysokości 1 101 427 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego. Dyrektor spółki przedstawił zaawansowanie prac związanych z modernizacją oczyszczalni. Obecnie występuje 6-tygodniowe opóźnienie w stosunku do harmonogramu. Dnia 26-27 lutego w Pewcy Zakiszewskich odbyło się zgromadzenie ogólne członków Związku Gmin Pomorskich. Przyjęto sprawozdanie z działalności Związku Gmin Pomorskich w latach 2011-2015. Dokonano wyboru prezesa zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem został pan Błażej Kąpel, dotychczasowy wójt gminy Trąbki Wielkie. Ja zostałem członkiem komisji rewizyjnej. 24 lutego zakończyła się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2010-2013. Czekamy na zalecenia pokontrolne, które prowadzone przez w ciągu najbliższych 2 miesięcy do gmin. W dniu 17 lutego i 20 lutego oraz 2 marca wójt gminy podjął udział w spotkaniach w ramach Związku Międzygminnego Zatoki Puskiej. Na spotkaniach tych zostały omawiane wspólne projekty, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Wstępnie ustalono 5 projektów. Energooszczędne oświetlenie dróg, w tym przejść dla pieszych, retencja, wyposażenie jednostek ratowniczych, chodzi o jednostki Straży Pożarnej, podwodne miasto, stworzenie audiowizualizacji przedstawiającej zatopione porty i wieże widokowo-obserwacyjne. Są to rzeczy, które spisują się w wspólne działania od Helu do Kosakowa, bo takie zadania mają szansę na realizację. Jest to oczywiście pierwszy etap wskazania zadań wynikających z programów, które będą obowiązywały w nowej perspektywie unijnej i po prześledzeniu wszystkich możliwości znaleźliśmy te wspólne punkty, bo one muszą być wspólne dla członków Związku Komunalnego i też dla tych, których chcielibyśmy do projektu dopisać, żeby ewentualnie zmniejszyć swoje koszty. W dniu 2 marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w Pucku, na którym objawiono system taksówek wodnych na Zatoce Puckiej. Ze względu na wysokie koszty, 400 tysięcy złotych, chodzi o dzierżawę roczną takiej taksówki, która zabiera 50 osób na pokład, dzierżawa sprzętu na 3 lata i na niewielką liczbę turystów na terenie gminy Puck, działanie takich taksówek z punktu widzenia samorządu jest ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z tym nie zadeklarowałem chęci udziału w połączeniach taksówkowych. Stwarzewo odpada ze względu na zbyt płytkie podejście do mola. Osłonina odpada, zbyt niskie podejście do mola, bo tam zanurzenie musi być. Natomiast jedynie Żucewo, jakby spełniało warunki, kalkulacja z naszego punktu widzenia no możemy dać 80 tysięcy, tylko pytam się, co jest na razie 80 tysięcy. Sama taksówka kosztuje, gdyby chciał ją kupić, 1 200 000 zł. Później eksploatacja, utrzymanie, składowanie, opłata kapitana, opłata nawigatora, bo ta jednostka musi mieć 2 osoby. Są to bardzo duże koszty. Natomiast zainteresowane jest miasto Puck, Kosakowo i Jastarzyk. Miasto Władysławowo rozważa możliwość i podejmie decyzję w ciągu 2 tygodni. Chodziłoby o połączenie z chałupami. Ale burmistrz się też zastanawia nad tą linią. Wójt gminy Puck w dniu 23 lutego bieżącego roku wziął udział w walnym zebraniu członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. Na walnym zebraniu wybrano nowe władze stowarzyszenia.
Ponadto kluczową sprawą walnego zebrania GOM była dyskusja na temat warunków, jakie powinien spełniać stowarzyszenie, aby mogło pełnić funkcję związku zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ustalono, że powstanie wspólne stowarzyszenie o nazwę Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot-Trójmiasto. Zastanawialiśmy się nad tym, czy wstąpić do GOM-u. Prawdopodobnie sytuacja sama się rozwiąże. Zostały poczynione wstępne uzgodnienia między prezydentem Szczurkiem a prezydentem Gdańskiem Gdańska, że nazwa nie będzie Gdański Obszar Metropolitalny, znajdzie się inne i automatycznie Norda wejdzie do GOM-u. Ale oczywiście za tym też pójdą uchwały Rady Gminy, bo będąc prawdopodobnie jako, bo Norda jest stowarzyszenie nieformalne. Natomiast rozmowy są na etapie wejścia całej Nordy. Mieliśmy również spotkanie w Nordzie, wszystkich przedstawicieli, którzy są w Nordzie i takie nasze stanowisko również było. Pojedyncze wybieranie gmin do GOM-u nam praktycznie niczego nie daje, ponieważ z pieniędzy, które przeznaczone są w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, dla ziemi kłódzkiej nie ma ani złotówki i nie będzie. Jedynie poprzez projekty termomodernizacyjne, które będziemy również z RPO w łatwym zakresie realizować. Także ZIT nie daje nam żadnych, że tak powiem, profitów, natomiast daje spójność do tego, żeby mógł funkcjonować obszar metropolitalny. I dobrze, bo metropolia dla nas też jest ważna, jak się rozwija. I dlatego podjęliśmy wspólne stanowisko na Nordzie, że jesteśmy również za tym, żeby cała Norda wstąpiła do GOM-u na określonych zasadach. I te zasady są negocjowane. Podpisano umowy dzierżaw w Łebczu, działki i akty notarialne, które dotyczyły sprzedaży. To jest Sobodoma, Kiszko, Połko, Bojeśniewo. Gmina otrzymała środki finansowe na rok 2015 w wysokości 964 934 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Są to oczywiście dotacje, tak pani dyrektor? Nie jest to subwencja, a dotacje. Po raz kolejny przystąpiono do realizacji programu w zakresie nieodpłatnych stomatologicznych badań profilaktycznych, w którym udział weźmie 713 dzieci z klas przedszkolnych i klasy drugiej szkół podstawowych z terenu gminy Kłódzka. Badania dzieci zostaną przeprowadzone w przychodni stomatologicznej Trident w Kłódzku w okresie miesiąca marca. Taką akcję mieliśmy również w ubiegłym roku, rodzice byli bardzo zadowoleni. Zadanie z artykułu 30a ust. 5 ustępu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela przedkłada sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Kłódzka za 2014 rok. Stopień awansu zawodowego stażysta osiągnięte średnie wynagrodzenie 2717,59 groszy. Kontraktowy 3016,52 zł. Mianowany 3913,33 groszy. Dyplomowany 5037 groszy. W związku z uzyskaniem na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli wyższych wynagrodzeń niż określone przepisami Karty Nauczyciela, gmina nie musi wypłacać jednorazowego dodatku uzupełniającego. Od miesiąca lutego bieżącego roku realizuje realizację kolejnych edycji gminnych programów aktywizacji sportowej wśród dzieci. Program Powszechna Nauka Pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Kłódzka obejmujący grupę 30 uczniów z 5 klas szkoły w Rekowie Górnym, Celbowie i Połczynie i dwa program młodzieży z gminy Kłódzka śladami polskich reprezentacji sportowych realizowanych w szkołach Połczyn, Oleśniewo, Dażdżówie obejmujących dyscypliny sportowe piłka nożna, lekka atletyka, tenis, stołowy i szachy. Dnia 18 marca bieżącego roku na sali sportowej szkoły podstawowej w Leśniewie zostanie przeprowadzona akcja pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Program jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej szkół podstawowych z terenu gminy Kłódzka.
Organizatorem akcji jest gmina, Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Policja. Na zakończenie programu uczniowie otrzymają gadżety odblaskowe, które podczas zagrożenia na drodze mogą uratować życie. 3 marca w Starce Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie założenia, utworzenia i funkcjonowania Puckiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji, które działalnością obejmuje wczesne wspomaganie dzieci, współpraca z lekarzem, kierowanie do specjalistów, wczesne wykrywanie zaburzeń, diagnoza rozwojowa, terapia, wsparcie rodziny. Następnie terapia zaburzeń rozwojowych, działania terapeutyczne, współpraca specjalistów, opracowanie programów terapeutycznych, instruktaż dla rodziców do pracy w domu. Trzecia, edukacja przedszkolna, integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego przy wsparciu nauczycieli wspomagających i wsparcie rodziców i nauczycieli, szkolenia, warsztaty, instruktaży. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Fundacji Puckie Centrum Diagnoz, Terapii i Edukacji, wójtowie burmistrzowie z gmin powiat puckiego, pracownicy urzędów zajmujących się sprawami opiekuńczymi mieszkańców. Na spotkaniu przedstawiono kosztorysy na prace remontowe i modernizację budynku przy ulicy Wejherowskiej w Pucku. To jest ten budynek po urzędzie pracy starym, oczekując na wsparcie finansowe każdej gminy. Całość prac remontowych to koszt około 400 tysięcy złotych, z czego zakłada się, iż 80% będą to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostały koszt określony dla każdej gminy w odpowiednim porozumieniu należałoby wnieść ze środków własnych. Udział finansowy gminy w tym przedsięwzięciu byłby jednorazowy. Dalsza działalność opierać się będzie na środkach zgromadzonych przez fundację. Było to pierwsze spotkanie takie informujące, że coś takiego jest możliwe, że są możliwe środki do pozyskania. Natomiast udział gminy Puck w obiekcie, który jest własnością chyba miasta Pucka, bo już został przekazany chyba do miasta Pucka, tak? Panowie starostowie. Inwestowanie w nie swoją nieruchomość, wymaga to znalezienia podstawy prawnej, której mogłaby taka pomoc finansowa funkcjonować. Wiąże się to też z diagnozą dzieci autystycznych i nie tylko. Takiego ośrodka na terenie powiatu puckiego nie ma, taki ośrodek istnieje w Wejherowie, gdzie dowozimy nasze dzieci. Natomiast określenie, myślę, będzie jeszcze, czy taka potrzeba jest diagnozowana, będzie podmiotem dyskusji, myślę, Komisji Oświaty Rady Gminy. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Starzynie jest jedna z trzech zwycięzców 34. edycji Wolnego Polskiego Programu Konkursu Wymarzone Wakacje. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej pod tytułem Moje wymarzone wakacje w górach. Nagrodą w konkursie jest 6-dniowy wyjazd do Piechowic, okolicy Szlackiej Poręby w dniach od 4 do 10 marca dla 9 dzieci i 2 wychowawców. Dzieci są już na miejscu i cieszą się z śniegu w górach. Dziękujemy panu Wójtowi. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do przedstawionej informacji z prawnika? Nie widzę. Dziękuję bardzo, panie Wójcie.